czwarty w Wiśle i w pierwszym konkursie w Ruka. Drugi konkurs na Ruka Tunturi wygrał. Teraz będzie znowu na podium. Drugie podium jest wiceliderem. Tak, jest wiceliderem Pucharu Świata. Liderem jest Eisenbichler, który dwa konkursy wygrał i w tym ostatnim był na drugim miejscu. Choć po pierwszej serii wydawało się, że tak jak dziś miał wystarczającą przewagę, aby pewnie zwyciężyć. Nie wygrał, ale dzisiaj 11,1 wyżej w nocie. Oj! Po pierwszym skoku. Ale numer. O, to bukmacherzy dzisiaj. Co to się wydarzyło? Nie zarobią chyba. No, z wiatrem podobnie jak w przypadku Graneruda, to znaczy ale pokazuje... Coś tak, odczyt, tak. Nie, minus 80 teraz pokazuje odczyt, czyli... No tak, musiał mieć bardzo mocny podmuch nagle w plecy. Zobaczmy, jak mu narty położyło. No i w tym momencie to już nie była walka o odległość, tylko o bezpieczne lądowanie. To nic nie mógł tutaj zrobić. No, fatalnie się złożyło. No i wypaczone wyniki konkursu. Co tu dużo